Cześć, witajcie, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witaj ta. I dzisiaj jesteśmy trochę w nieco innym takim odsłonie. Jest tutaj dużo takich zagranicznych marek, można rzec. Jesteśmy na mapie Ebelsbach. Dobra, dobra, ja jadę, bo czas nagli. Dobra, Forsyth 514, tak na szybko oprowadzamy. Tutaj opryskiwacz taki, tam jeszcze jest przystawka do kukurydzy Amazon. D93000 Super, Forsyth 323A, tu przyczepka jakaś tam też niemiecka, Unia, rozsiewacz, tutaj Akbil, Krymer, Lemken Opal 90 Pug i Wikon talerzóweczka i tutaj jeszcze nasz MTZ-cik ładnie z turem i ten, ja sobie dzisiaj ogólnie ruskiem naszym jadę. Ale ej, tej zimy, ale nam zgnił ten poршень. O Boże. Śniegu nam dało chyba No, heder. wszystko żeśmy wymalowali oprócz Forsyta. Żeśmy nie zdążyli. I o przyczepa, więc Forsyth jeden jest wymalowany tam. A tak to tylko ruska ludzie żeśmy zdążyli wmalować tego ciągnika Forsytha Ty. i przyczepa. Ha. Ej, to trzeba jakoś rozłożyć, ja nie wiem jak. No kombajn się trochę A długo tam jakby czekaj. rozkłada. No nie, tam się nic chyba nie rusza, ale on się tam musi rozłożyć. No ogólnie nowa mapa, ludzie, jak wam się podoba, to pamiętajcie O, widzicie. 85 łapeczek i lecimy z kolejnym odcinkiem. No i tak pomału to się ogólnie będziemy rozwijać, taki jest plan. Dobra, ten Gienek może już wjechał, ja tu mu muszę przyczepę podstawić i to Łe, panie, ale sypie, dopiero mam 100 kilo. Irek, kurde, nie pogodasz. Ja tu w koło objadę. Ta? No. A ile jedziesz? Dychę. To dobrze, to udało mi się header przerobić. Dobrze. Tu wapna wymaga? Matko Bosko, aha. Na czym to wapno będziemy siać? Ręką? Czy ta Unia ma taką Unia opcję? ma opcję. Więc granulowane rzeczy pokupić ogólnie, pewnie ludzie dużo powie, że czemu Ruska nie gasiłeś, jak odjeżdżałeś, panie, akumulatory to są szósty rok już mają. To ja się cieszę, Nie, że... tam są akumulatory od nowości. A jak się zdejmie, to już się takiej drugiej nie dostanie. Jo, ale się opryskiwacz bekowo podpiął, Matko Bosko. Pod tą belkę, nie? Jakie mam opryskiwanie? No opa takiego tego. Też A taki. no, dobra, Akurat pod Ruska widziałem. jest. Prawie się identycznie ślady zgadzają. A Rusek dobrze do oprysków, bo ma ciemniejsze koła oryginalnie. No, takie wąskie, no. No ogólnie jakby ktoś pytał, to tu wszystko jest wydane, żeby nie było zbędnych komentarzy. A i mapa jak komuś nie działa na przykład, to polecam zmienić na wysokie ustawienia, bo Miki miał takie średnio wysokie, takie wiecie, żeby mu się po prostu lepiej grało. I No, chłopowi. mi było po prostu tyle na taki wygodnie, nie? No, ja tam też bym wolał mieć na przykład na średniej, a mieć 60 FPS-ów. Jakbym na przykład grał na starym kompie, znaczy stary Miki ma nowego, ale po prostu słabsze części po prostu. No, tak to nowy nazwa, nie? No, No, ty tak. masz nawet młodszego jak mój trochę. No, a Fanny No, chyba 19, rok, no nie? powiem, bo sam jest wymagający, a mam 40 FPS-ów z nagrywaniem, a tak to mam 60. No, jak widzicie, trochę tutaj do polecenia jest, bo No ja muszę. teraz też mam 60, nie? Ale mam takie troszeczkę przycinki. No, ale to tam wiesz. Ale coś za coś, bo w ogóle ludzie tam na Facebooku widziałem ogólnie, tam dziękuję komuś, bo wczoraj już my z Mikim tutaj właśnie o coś tak o podobnej godzinie już się wkurzaliśmy, znaczy ja się bardziej chyba wkurzałem na Miki. No ja miałem na to wywalone, tak prawdę powiedziawszy. Wkurzony byłem strasznie, bo taką mapę, kurde, kozak wyczaiłem. Znaczy widziałem kogoś na zdjęciu i tam ktoś się pytał i patrzę, że ją mam pobraną. I się cieszę jak małe dziecko, że o, zajebiście zniknie seria. W ogóle tam jeszcze zdjęcia wam dałem na Facebooka z tej mapy, ale na nieco innym sprzęcie, bo sobie tak włączyłem, żeby sobie pograć, bo tam chyba nikiego nie było. I na trochę innym sprzęcie sobie pograłem, tak na większym sprzęcie, bo dawno nic nie grałem na większym. Boże, ale ten Forsyth ma skręt taki dziki. Dziki skręt w Forsycie. Tak jest. Dobra, jeszcze za paletę, aby tu przestawię, bo nie działa za fest. Dobra, napełnia się, czy się nie napełni ten opryskiwacz dzisiaj? Ej, o co chodzi? Czekaj, opryskiwacz rozkładam. No i teraz się zastanów, Ej. co tam? A ten tutaj, ten Forsyth jest na AdBlue jeszcze? Na co? Na AdBlue?
Czemu AdBlue? Bo jest jeden wskaźnik, jest na niebieska, drugi jest na taki pomarańczowy. Na jednym jest 380, na drugim jest 160 i tak i z jednego i z drugiego schodzi. To jest na płyn chłodniczy XD. Możliwe. Boże, tam mini chłodnica albo na nawet olej. dziurawa. Tam olej pobiera może. Jo, jak ruski. W ruskim to ten baniak z przodu, pewnie się pytacie, Michał, po co ty tym baniak bierzesz? Jak ktoś ma ruska, to wie. Po co? Ta ogólnie Miki ten zaczep jest regulowany i w ogóle maszyna tak idzie z nim na myszkę. Ta. No tak patrzę i coś na myszkę jest No to... obce, a widziałem to wcześniej, ja nie wiedziałem, że z podpiętą maszyną też można regulować. I tak to mi przekaźnik wchodził w zaczep, a teraz przeregulowałem to ten, no kurde, Antek betonie w mojej guli. Ty, Rusek to ogólnie szybka maszyna, już wiem czemu 32 biegi. Czy tam widać? 36 albo 18. Czemu? Od czego to zależy? Od skrzyni. No, 82 koni ma ta nasza bestia. Kurde, też mi go było ciężko ogólnie ludzi na internecie znaleźć, bo wszyscy MTZ od Beer Farm. Pod koniec chyba 17 jakoś on wychodził. I teraz kurde, ani go nie było na tych dwóch forach, co ja pobieram, i na jakimś innym forum go wyczaiłem. No i na razie sztos, jeszcze w innych wersjach kabinowych występuje, dużo konfiguracji ma. Normalnie tu wszystkie kolory świata idzie ustawić, tylko kabina można, albo szarą, Ty, albo ale czerwoną. ten co mi się nie podoba, ten rusek, nie? To mi się tak nawet fajny dźwięk ma. Aha, for shade. No. Rusek ten też ma fajny, w miarę taki realny. Jak ten nagrywałem, to też tak to będę chodził. Co to jest za przyczepa? To jest niemiecka od tej ciężarówki. Aha. Tak A zwana ile ona mieści? przyczepa. Dużo, chyba z 8 ton. A, nie, no bo tak myślałem, żeby sobie tam na tą drugą serię przyczepy wymienić te dwie, ale jak ma 8 ton to mało. Ludzie, muszę natura jeszcze przestawić, widły na siebie wziąć. Ogólnie ludzie to kukurydzę jedziemy pryska, żebyście nie myśleli, że ten. No w A co, sumie. ty jeszcze nie wyjechałeś? No właśnie wjeżdżam na pole. A. Musiałem do sklepu jechać po oprysk. Czy po oprysk w Aha. sumie na pewno do opryskiwacz, aby. Idealny opryskiwacz starcza na uwagę, kurde. Prędzej na te chwasty nie mogło się opryskać, nie? Bratura do góry, bo szkoda zdejmować. Aby na opryski. Matko Bosko, nie przeszedł. Dobra. Ej, a my jakąś presę mamy? Nie, ale to się albo się kogoś najmie, albo się kupi jakąś. Ty, ale ten ruski to idzie z tym kurde opryskiwaczem. Ci mówię, 20 na godzinę prawie. Ej, Halina tak koślawo postawiła nam tutaj płot. I tak tu koślawo to pole wyszło. Aha, ja sobie ogólnie jeszcze aby zdjęcie pasne ruskiego. O, ruski ogólnie. Dawno takimi ruskaczami, że nie pracował. Jeszcze widły na siebie, żeby to jakoś ładnie fotogenicznie wyglądało. Trochę przy... albo nie, przyczapujemy. O, w tą stronę jest ładniejszy widok o wiele. No, prima sort zdjęcia. Ogólnie zapraszam na fanpage'a, w link w opisie. Jak ktoś tam chce zdjątek sobie chociaż pooglądać, jak mu się odcinki nudzą, a robi tam takie farmingowe tematy i w ogóle. Także zapraszam, ostatnio tam bardzo dużo osób przybyło, chyba aż 40. Za co dziękuję, jak ktoś tutaj ogląda, to dzięki, dzięki. Tak jeszcze na wizji. No. Tak jest, Też dawno na oczywiście. kanale z ludzi nie było, ale z góry was przepraszam. To wynika praktycznie tylko z mojej strony, bo niestety czas nie pozwala, ale spokojnie. Spokojnie, teraz może się jakoś będę wyrabiał, bo już po prostu wiele prac mam ukończonych i będę miał więcej czasu. No i teraz, no ogólnie 21 nagrywamy, kurde, chyba dawno tak, znaczy dawno, ogólnie to chyba rzadko tak późno nagrywaliśmy, nie? Późno w No, cudzysłowie. bardzo rzadko. Późno w cudzysłowie, bo To i to zwłaszcza w niedzielę. jo, ale ja jutro do szkoły nie idę, bo egzaminy gimnazjalne jak tam. No ja jutro idę, ale tak jakby na drugą lekcję, ale i tak muszę wstać o prawie o 6, nie? No, jak tam ktoś z widzów pisze egzaminy, to powodzonka życzę. Ja w zeszłym tygodniu pisałem. Więc możecie się domyślić, czemu odcinka nie było, bo trzeba po prostu... O kurde. Bo...
Ej, Bo. ty wiesz, że jedziesz opryskiwaczem, a nie pługim, nie? No, teraz się kapłem, ej. Myślałem, że. Ale się rozpędzisz, jakbyś jechał nie wiadomo czym. Czołgiem na wojnę. No, z tym turem to. Dobra, teraz Się dopiero. rozbujał tamto. Jo, teraz kukurydza jest gniesiona normalnie na pełnej. Ty to już zjeżdżaj na farmę, trzeba lance pospawać. Dobra, przejdzie tam twoja. Twoja też takie miała ostre spotkanie z zupem. Ta ostre, ale nie aż takie. No w sumie tym opryskiwaczem ten można pryskać o dosyć wysokiej wydajności. 550 litrów lejemy na hektar O ogółem. Jezu. Taką dawkę ustawiłem, żeby tu chociaż trochę wyleciało z tego To, opryskiwacza. ej, to 30 mnie, to bym musiał jechać dwójką polową. Boże. Joj, no ten, no tu Wajek to się w MTZ-cie za dół kręci jak u Roberta. No. Pod paszowozem, dobra. Ale ogólnie ten, Robert też pryska przecież tym. MTZ-tym kukurydzę, nie? No ale trochę, no wszystko pryskałem BZ-em, tylko Nie, ten. z okolkiem. No właśnie. Bo on pod przód ma ten zbiornik, ale kukurydzę, bo węższe koła ma ruskie. No, a jak sieje na kiszonkę, to rzadziej tak jakby, nie, znaczy gęściej. Może, nie wiem. Inny rosa, no to jak ten mój sąsiad, nie? Aha, że bliżej ten, jakby No gęściej po prostu, nie? ten, no bliżej, że ten, bliżej Bliżej siebie, no. roślinka, bliżej roślinki, nie? Taki strumień tu kurde idzie, że tu jakby bez dyżby można było tak dać. Tak, jak z kranu. No, tylko żeby mogło nie dolecieć, jak taki z tej, takiej końcówki, jak pod prysznic. No, Jakby szło. te słuchawki. No, o to mi chodzi. To by było dopryskane, kurde. Na RSM takie końcówki, żeby lepiej dolało. Jakby większą dawkę można było Tak stosować. jak ten, jak nowice wożą tymi wielkimi beczkami, są te adaptery z tyłu, nie? No. Ej, ale 12 minut mi to się przyjemnie gra. Lepiej tak jakoś jak na lubelskiej. Może na lubelskiej to już długo dosyć gramy. Ale to tam. Tak trochę inaczej, nie? No, trochę inne klimaty. Zresztą ten ruski mi się strasznie podoba, kurde. Może dlatego. Ale wiesz co, mi się tam lepiej gra, bo tam jest tak trochę inny klimat. Tam mi się lepiej ten klimat podoba, tam jest jakoś tak jaśniej, wiesz? To polska mapa, może też dlatego. No. Ale tak ogólnie, nie? To do ruskiego to cię chyba nie wpuszczę. Zobaczymy, jak ludziom się podoba, seria, bo jak się ludziom nie będzie podobać, to tak trochę. No, lipa. Ale raczej się spodobał, Mi by kurde. się takie coś nie podobało, bo ja nie lubię takich sprzętów oglądać. Miki wbija na save'a, ja już sprzęty poustawiałem, bo miał wczoraj ze mną poustawiać, ale no, niestety wyszła taka sytuacja, to sobie wczoraj odpuściliśmy, ja dzisiaj znalazłem rozwiązanie naszego problemu, czyli w sumie jego, i dzisiaj się tepa do maszyny, tepnął się do forszwita, oczywiście ciągnika. On, Boże, takie gówno. No bo to jest gówno, tam jest wszystko na powietrze. Biegi są na powietrze, hamulce na powietrze. A tam, mi się podoba ogólnie jako tak z Tam jak budowy. sprężarka walnie w takim ciągniku, nie? To jest po ciągniku. No tak jak w ciężarówce normalnie. No. Jak powietrza nie ma, to nie ruszysz. Ej, ogólnie 500 litrów aby mi wyszło. To ile to jest? Nie wiem, z hektar tu jest tego pola, aby. Bo tak jakoś z 500 litrów dawałem około. Boże, w płocie wywaliłem beczkę. Numer ruskim, Ej, cofniętym. mogłem to trochę inaczej mucić, ale nie pomyślałem. Czemu? Bo to pole takie koślawe jest, nie? I tak mówię, może tak zacznę, może tak, i z dwóch stron to teraz zacząłem. Dobra, ruskiego w ścianie zbugowałem. O Boże, ej, ale fajne to pole, takie ten, koślawe. Koślawe, fajne, no. Fajnie się tnie, naprawdę. Jo, prosioki widzicie, wypuszczone na wolnym wbiegu, Jak no. będziesz presował, to nie zaśniesz. Ty, ona ma więcej ton. Ma No, chyba z bo chyba jest 12. 10, nie? 12. No. Ty, ruskie, ile ty tam masz tego towaru? Dopiero co sypałem, no teraz Aha. są. Boże, ale mam lag. Ale cię tam ściągło równo, widzę. Kosa tarabaniła. O Boże.
Ale widzę tę No, twoją ale mnie wiesz. trzymaj. O, dobra. Teraz już nie. Dobra, ja jadę, to może kipnę, bo blisko do Siłosa mamy. No. Ale nie no, ogólnie mi się podobają te sprzęty. Wiadomo, jakby ten, jakby jakiś większy zetor był taki jak ten Forfeit. Znaczy się taki większy, no że chodzi mi, że jakieś. Taki ZT, coś takiego. Znaczy się takie wiesz, że 100 koni około, czyli takie 12-145 albo 80-45, to Ale zamiast. takie stare, takie widać, że zjechane trochę. No, ale w tych farmingach już takich nie robię. No bo ogólnie to z modów to kurde dobrych ciągników na razie nie ma. Właśnie ten jest jeden z dobrych ciągników, ten Dojczyk jest dobry, te ruskie są dobre, wam powiem jeszcze. No i tam jeszcze taki John Deere'a mamy, takiego też podobnego mocowo. Ale tak ogólnie to ciągników po prostu. Ej, a tak właśnie, co sobie, wiesz co, porównywałem sobie, to jeszcze chyba pobrałem jakiegoś takiego John Deere'a małego, takiego, co są te, co jest ten Gras Action, nie? Nie No. Action. Ten mały, jak on jest? No, Action chyba, nie? a Arion może. Arion, no. I porównałem sobie te, to tak bardziej się było, opłacało mi tego Ariona kupić na ten, na Lubelskiej. A z czym porównywałeś? Z John Deere'em 5M. 5M? Mamy takie? Nawet się ja sobie takiego pobrałem, nie? Bo mówię, może się go po ten. Aha, nie widziałem Może by się nigdy go tak 5, wzięło, nie? 5M. Ale stare, znaczy się to nie jest 5M, tylko to jest 50, 50 coś. 80 jakoś tak, no. No, czaję, czaję. A nie widziałem w sumie chyba nigdzie na forum takiego. Na LS World było. Aha, no to nie wiem. No, jeszcze widzicie takie czerwone felże. Niestety ta przyczepa nie ma tak, że może dużo kolorów wybrać, tylko tam jest aby parę kolorów, a widziałem też na Facebooku kogoś, że ktoś sobie przerobił na więcej kolorów, bo mu to od razu widać. No. Ale tu jest zrąbana ta mapa, bo jest super zasiana, a nie idzie tego wymucić. Bo ja to zasiałem tym komendę. Aha. Dlatego A to się zrobi tym szpaderkiem. może. Co szpadelek sklei, sklei, żadna siła nie rozklei. Ty, ale kurde ciśnienie ta rura ma widać. Ale mu ciężko. Ej, ale ma ciśnienie, nie? Ta rura. No człowieku. Ale ja. Dobra, Ja Ludo. nie zdążę mucić, a już ubywa. Jo, będziemy pomału kończyć, ale od boku wygląda to inaczej, od tyłu też inaczej. Będziemy pomału ludzie kończyć, bo po prostu te nasze pierdzielenie to już na pewno nikt nie dotrwał do tego. A chyba, że ktoś Na pewno dotrwał, nie. to w komentarzu hashtag rura napiszę. I jak ktoś chce więcej odcinków, to też napiszę w komentarzu, ładnie, kulturalnie. I trzymajcie się ogólnie do kolejnych odcinków. Na razie, cześć! Cześć.